Siemano, witamy was drodzy widzowie na pierwszym odcinku w terenie, tak jak zapowiadaliśmy. Pojawi się ich więcej. Łukasz. Jesteśmy dzisiaj na Footballholic Cup. Reprezentujemy drużynę angielskie Espresso, sami możecie zobaczyć. Przyjechaliśmy tutaj, żeby, no nie ukrywajmy, żeby wygrać turniej. Skończy się pewnie nieciekawie, ale chciałem... Jest nagroda za ostatnie miejsce i to jest coś, w co powinniśmy generalnie celować. To zmienia postać rzeczy. Nagroda oczywiście jest za pierwsze i za ostatnie miejsce. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Krzysztof Bielecki jest w koszulce Liverpoolu. Otóż możecie sobie zobaczyć na naszym kanale odcinek z piłkarskiego kółka i krzyżyk, gdzie Krzysztof przegrał swoją rywalizację, więc będzie musiał dzisiaj reprezentować naszą wspaniałą ekipę w koszulce Liverpoolu. Oczywiście do meczów będę przebierał. Nie wiem też, czy po turnieju założę, że to z powrotem, bo jest tak gorąco, że nie chcę tego robić moim towarzyszom tutaj, żeby być cały czas w tej samej koszulce. Ja myślałem, że po prostu bramkarzem będziesz. Nie. Masz jedną koszulkę. Właśnie, Krzysztof. Szukamy bramkarza ogólnie. Norbert też na broniku? A, to dobrze. Słuchajcie, najważniejsze w tym całym turnieju, bo po co on jest zorganizowany, oczywiście jest w celach charytatywnych. Zbieramy pieniądze na dwie dziewczynki. Link znajduje się w opisie, wy też możecie wpłacić, tak jak i my to zrobiliśmy. Postaram się godnie reprezentować nasz kanał, naszą społeczność. Mam nadzieję, że uda nam się chociaż wyjść z grupy. Chociaż panowie mówią, że celem jest mistrzostwo. Ja mówię, że celem jest Liga Mistrzów prewencyjnie, znając już doświadczenie. Nie, no ja myślę, że musimy iść w skrajności, nie? Albo wygrać, albo zająć ostatnie miejsce. Nie ma nic pomiędzy, nie? Musimy zrobić po prostu miejsce, które zostanie zapamiętane na długo. Operatorem kamery jest dzisiaj Kasper Gruszka. Mam nadzieję, że będzie... Właśnie tak. Mam nadzieję, że będą fajne też przebitki z naszych meczów. No i mam nadzieję, że będzie dużo skrótów z tego, jak strzelamy bramki. Dzisiaj same gwiazdy w naszej drużynie. Praktycznie cała redakcja. Proszę bardzo, Łukasz Maciejewski, nieco kontuzjowany. Maciej Defender. Kasper Klasiński, Janek Micigiewicz, nasza gwiazda drużyny. Mam nadzieję, że to nas poprowadzi. Emilian Cichoń, Tomasz Lepuchen, też półkontuzjowany. Ja to tam, wiecie. O, tak wygląda nasz montażysta. Człowiek, którego zamknęliśmy w piwnicy i montuje nam filmy. Tak, 300 łapek w górę i wypuszczamy Tomka, a tymczasem zapraszamy was na boisko. Słyszałem, że Tomek fajnie gra ci na pół prawej margericie. Ona gwizdzie na krzyk, więc trzeba zrzeć mordę. Po pierwszej połowie nasza skromna drużyna wygrywa 2-0. Coś się dzieje. Widać, że są dzisiaj w formie, no. Janek, never touch! Supermane! Sadio Manek! Szanowni Państwo, pora na mecz numer 2. W pierwszym spotkaniu udało nam się wygrać 3-1 po golach Kuby Szulca, Janka Micygiewicza i... Nie pamiętam. I nie pamiętamy, wszystko było na filmie. Teraz mecz drugi, mecz, który chyba będzie trochę trudniejszy, bo panowie też swój pierwszy mecz wygrali i to aż 4-0.
Tomek, to kurwa, hold! Nie daj, nie daj, Janek, nie daj, Janek! Janek, ale nie tak! Brawo, jedziesz! Mamka, masz, mamka! I to ty takie, wiesz, MLS-owo, połowy. Nie daj, nie daj! Daj się sekund, gamy! Jedną przegrywamy. Jak ktoś jest zmęczony, to Janek, zwoń! Janek, zejdź! Czekaj! Ja pierdolę! No, tym razem porażka. 3-2 wygrywa drużyna Wiktorii, ale mecz był bardzo wyrównany. Już myśleliśmy, że będą rzuty karne w ostatnich minutach, ale jednak. Szanowni Państwo, po raz trzeci rozpoczynamy i mówię, że tak, jesteśmy w ćwierćfinale. Trafiliśmy bardzo typowo, ciężki rywal, Fajrand, ludzie, którzy wygrali poprzedni turniej. Ale spokojnie, myślę, że nasza drużyna jest warta tego, żebyśmy tutaj zagrali dobrze, żebyśmy wygrali. Kuba opowie o taktyce na to spotkanie. To decydująca faza i tutaj już nie ma miejsca na pomyłki, jednakże postanowiliśmy zastosować fortel i tym razem zmienimy ustawienie. Zagramy na zero z tyłu w pierwszej połowie. Jan Piekutowski wyjdzie z Łukaszem Maciejewskim. Dwóch rosłych stoperów. Tak jest, nic nie przejdzie. Pilnujemy, szanujemy piłkę, a w odpowiednim momencie wchodzi Darwin Núñez, żeby ukąsić tak. W decydującym momencie. Jak to pięknie powiedział Kuba, ma siłę jeszcze tylko na jeden sprint, więc trzeba go dobrze spożytkować. Dokładnie. Jest ciężko, jest milion stopni w cieniu, ale walczymy. Zaczynamy. Plecy masz, plecy. Drugi stopek. Manek, brawo! Wypierdolaj! Hop! Bo skręca, skręca, skręca! Dobrze, dobrze, dobrze. Gramy mecz właśnie o piąte miejsce. Niestety nie ma mnie już na boisku. Uraz tak zwany. Wypadam na około 2-3 tygodnie, czyli za rok na turnieju prawdopodobnie będę. Generalnie to chyba nasz 5-6 mecz w tym turnieju. Więc jest typowo już luz, jeśli chodzi... O! Sorry, zagadałem brameczkę. Tam gdzieś padł gol. Kto strzeli gola? Chyba Schulz. Wychodzi na to, że Schulz. W każdym razie nasz skład już jest strasznie zajechany. Ale chcemy to wygrać. Jednak piąte miejsce wygląda troszkę lepiej niż gdzieś tam szóste. Na żółto. No był. A żółto? A żółto? Po co to robiłeś, ty? Nie pałujemy. Niestety 1-0 dla naszych rywali, dla reprezentacji Anglii. Harry Kane chyba strzelił. Tak mi się wydaje. Co się dzieje? Zastanawiam. Brawo, Filip! Która noga? Prawa. Czyli ta. Mamy masera jakiegoś? Nie mamy. Trzeba zainwestować. Chyba, że Jasera chcesz? Werdykt po pierwszej połowie. 1-0. Będzie kombinuje. Jakikolwiek komentarz, Krzysiu? Do... 1-1? 1-0 chyba. Nie jest remis? Co? 1-1? No, przecież grankę, co to kurwa... Aha! Przepraszam was, widzowie. Wprowadzałem was w błąd przez prawie cały materiał. Jest 1-1, czyli nie jest tak źle. Ale teraz prowadzi. Brawo. W swoim stylu można powiedzieć. Brawo! Brawo! Łaski strzał. Wcześniej mówiłem, że to Charlie Adam, ale tu prawa noga widać wiodąca, więc niekoniecznie. To już proste środki. Siądajesz tam chyba, za wiem, coś wykrzykuje. Nie wiem, czy zapisał się poprzedni fragment, w każdym razie jest 2-2. Przegrzała się kamera, akurat jak Schulz zdobył bramkę. Co? Dostał małą reprymendę, ale strzelił na 2-2. Tak, strzeliłeś bramkę, Kuba. To jest Kuba, strzelę z drugiej bramki. I pierwszej też. Pierwszej też.
Jest to dwa? Lecieć! Noga urwana, prawdopodobnie. A Krasie podostrzyła, prawda, akurat to nagrałem, chyba się nawet zapisało, była nawet sprzeczka z arbitrem. Dobra. Próbujmy. Próbujmy. Jonasz, próbuj. Kamera, próbuj. Są rzuty karne, będą emocje. Pierwszy biegnie. To jest Runej? Sław? Nie, Runej, proszę mnie nie obrazić. Ja decyduję. Matisseau, numer 5, to Harry Maguire, można powiedzieć. W takim razie. Futbol stąd. A ja to nazywałem Harry Maguire'em. Darwin. Karol, on jest cienki, nie gnieś się! Jednak nie jest cienki. Jednak nie jest. Jest dobra. Darwin Nunes. Teraz Mason Mount zwany jako nosy linia. Uuuu, przekombinowane. Mason Mount przekombinował. Janek, zero presji, ale jak strzelisz, to wygrywamy. Graj. Trzeci jeszcze! Nie, zero jest! No dobra, to gramy! Dla zabawy! Bez presji to ja podejdę! To ja z nogą rozwalono, dobra? Dobra, zamuliłem. 99 już po meczu, ale towarzysko. Na 3-0. Do komu ja mam strzelać trzeciego? Albo Emilia! A czy mogę ja? To jest ten moment! Dobra, Jaser, masz to! Masz to! Ja pójdę, biegnij za nim i kręć! Emilian 37. Ja go dogonę. Udało się. Mamy. Tak wygląda drużyna, która osiągnęła... Które? Piąte miejsce, tak? Pierwsze wśród drużyn mamy, w naszym mini turnieju. Mamy bezpośrednią kwalifikację do Ligi Europy. Tak jest. Celem była Liga Mistrzów, ale Liga Europy też w porządku. Szanowni Państwo, i tak właśnie kończymy turniej w Football Holy Cup. Ze mną bohater ostatniego meczu, Jan Piekutowski, bramkarz, który wybronił 4 rzuty karne. Popełniłeś dwa błędy. 3 rzuty karne. Dobra. Strzeli, ale tak. Wybrałeś taką presję, że przeciwnicy po prostu nie mogli zdobyć karnych. Janek, jak ty oceniasz? Zakończyliśmy turniej na 5 miejscu z 12 drużyn, więc całkiem nieźle. Tak, celem był awans do Ligi Mistrzów, czyli pierwsza czwórka, ale jest to 5 miejsce, Liga Europy. Jesteśmy zadowoleni, Kuba tutaj też jest obok. Kuba też bohater meczu, bo strzelił bramkę. Tak, jest z nami, także ja strzeliłem 2 bramki. Przekorzystałem karnego. Proszę o poprawienie. Kuba mówi, że niby celem była Liga Mistrzów, ale z drugiej strony ten taki pierwszy etap, powiedzmy, Mikel Artety mówił, że jednak trzeba zacząć od Ligi Europy, żeby potem kroczek wyżej zrobić. Ufamy tak więc procesowi. Trust the process, co złego to nie my. Wiara, Bóg, praca. Bóg, ciężka praca i wiara. Tak? Pamiętajcie, moi... Moc przyjaźni. Moc przyjaźni jest najważniejsza, o tym pamiętajcie. I pamiętajcie też w linku w opisie, tam jest zbiórka. Po to wszystko tutaj było. Jeżeli ten vlog w ogóle się pojawił na naszym kanale, to zostawcie łapkę w górę. Tak, jeżeli tego słuchacie, to zostawcie łapkę w górę. To znaczy, że ten vlog się pojawił. Trzymajcie się, moi drodzy, i cześć. Dwóch bohaterów. Dobrze stoimy. Piekutowski, Emilian. Emilian ostatniego karnego strzelił. Janek żadnego nie wpuścił. Dziękuję bardzo.